Odnowienie parku znajdującego się przy Sądeckim Szpitalu to jeden z projektów, który Fundacja Nowe Kierunki złożyła do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na działce obok najstarszych budynków szpitala znajduje się kilkadziesiąt drzew, miejsce, z którego mogliby korzystać pacjenci. Tu właśnie kiedyś znajdował się park. Tutaj kiedyś pacjenci mogli przychodzić w czasie pobytu w szpitalu. Te osoby, które mogły oczywiście wyjść z sali, mogły tutaj przyjść, poddychać świeżym powietrzem, posłuchać śpiewu ptaków. No teraz jest to niemożliwe, ponieważ to miejsce zostało nieco zaniedbane. Szpital jednak poszedł w kierunku inwestycji w rozbudowę, prawda, zakup nowych urządzeń, poprawę warunków pracy lekarzy i pielęgniarek. Natomiast my postanowiliśmy, żeby zdobyć te środki z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na odnowienie tego miejsca. W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego projekt ma szansę na dofinansowanie w wysokości 150 000 złotych. Nasz pomysł jest taki, aby przede wszystkim odrestaurować to miejsce, wyczyścić, ponieważ tu jest trochę sporo, jak widzimy, takich miejsc, gdzie są jakieś murki, które kiedyś pewnie stanowiły jakąś małą atrakcję, ale w tym momencie to wszystko się rozsypało, więc trzeba to przede wszystkim uporządkować. Chcielibyśmy, żeby powstała tu przynajmniej jedna alejka, żeby zamontowano jakieś ławki, kosze na śmieci, może powstanie jakaś altana i jakieś klomby. A jak dodaje Agnieszka Zelegrachtan, rzecznik Sądeckiego Szpitala, projekt ma pełne poparcie placówki. Szpital jest instytucją publiczną i przede wszystkim dbamy o dobro pacjentów i dobro personelu, więc to jest dla nas priorytet, dlatego też udział w takim projekcie jest dla nas jak najbardziej wskazany i jeżeli możemy pozyskać dzięki Państwa głosom renowację takiego parku, to bardzo o to prosimy. Aby zagłosować na ten projekt, wystarczy wejść na stronę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i oddać głos online. Zajmie to niewiele czasu, a są duże szanse, że uda się odnowić przyszpitalny park. Głosowanie trwa do 14 czerwca.